Dzień dobry, Irena Kuczyńska. Witam w przestrzeni portalu Pleszew 24 Info. Dzisiaj moimi gośćmi są dwaj panowie, dwaj pszczelarze. Pan Aleksander Graczyk i pan Jan Kuźniacki. Jeden z Pleszewa, drugi z Kowalewa. W maju ubiegłego roku panowie zostali poszkodowani. Pszczoły lotne zostały na ich polach, pszczoły lotne w ich pasiekach zostały wytrute. Czy możecie mi przypomnieć, jak to było? Może Olek? 11 maja przychodzę do pasieki, pszczoły, widzę, że leżą pszczoły przed wylotkami. Okazuje się, że zostały wytrute przez preparat, bo żeśmy weterynaria wzięła pszczoły do Dobra, badania. Ale może tak, po prostu pszczoły były wytrute, ty widziałeś, że one nie żyją, tak? Tak. Że nie żyją. Czy pan Jan to samo? Tak, ja też zauważyłem, poszedłem do pasieki, widzę, że tu bardzo dużo pszczół ciemno na podwórku, bo ja w rzeczywistości nie mam trawy, tak? Tylko ja mam czyściutko piaskiem wysypane przed pasieką, bo wszystko widać ładnie. I coraz więcej, bliżej południa, coraz więcej leżało aż do wieczora. Na drugi dzień sprawdziłem, znowu padały. Na trzeci dzień padały i na czwarty dzień padały. Na piąty dzień nawet jeszcze padały pszczoły. Dobra, i co wtedy zrobiliście? Pamiętasz, Olek? Żeśmy zgłosili to do urzędu gminy, na policję, do weterynarii i do Inspekcji Ochrony Roślin. No i co? Komisja przyszła, stwierdziła, że są wytrute pszczoły. 500 metrów od moich uli jest rzepak. Tak. Pani Inspekcja Ochrony Roślin wzięła próbki rzepaku. Tak. I dała do badania. Weterynaria wzięła pszczoły do badania i okazało się, że preparat był bardzo zabójczy. Ten preparat się nazywa Termotekson. Dobra, i to znaczy, że wiedzieliście, że pszczoły na pewno były wytrute, prawda? Tak. No i teraz, no i oni, dobra, i teraz, ponieważ nic się nie działo, wy żeście sprawę zgłosili do sądu, tak? Najpierw czy na jak policję. To było? No na właśnie. Policję. No, a, na, jak najpierw to, na policję. A jak to z pana strony wyglądało? No, no policja przyjechała do mnie. Tak. Tutaj żeśmy objechali pola tam aż pod Baranówę z policjantami. Zdjęcia porobili i mówi, będziemy dalej działać. Nie? Będziemy dalej działać, no. I wtedy oni przyjechali, pobrali te próbki. No i co się okazało z tych próbek? Okazało się, że żeśmy wzięli, dostali protokół z urzędu gminy. Jest w protokole napisane, że była pobrana jedna próbka. Tak. Pojechaliśmy do Inspekcji Ochrony Roślin. Tam na Prokopowską, na tak? Na Prokopowską, żeby nam dali wynik badania rzepaku. Tak. Oni mówią, że nie możemy, nie mogą nadać, bo my nie jesteśmy stroną. Tak. Ale w próbkach rzepaku nie była substancji trującej. Co to znaczy, panie Janie? Że nie było substancji trującej w rzepaku. Nie wiem, nie mogę zrozumieć. Ale tego, czy to może być tak, że oni pobrali za mało próbek? Ale jedno może nie z tego pola wzięli, bo jak w tylu polach było dookoła, były rzepaki wszędzie, nie? To oni z tego pola akurat tam mogło, nie, te próbki co wzięli, tam może tego środka nie było. Rozumiem. Ale wtedy jak się spotkaliśmy, pamiętacie, zaraz po tym wydarzeniu, to wy mówiliście, że wszyscy wkoło wiedzieli, na czyim polu żerowały wasze pszczoły. I mówiliście nawet, że pani związana z właścicielem tego pola próbowała was namówić do tego, żebyście wy... Wycofali z tego. Olek? Wycofali, żeby... Była akurat ze mną rozmawiała i z... To była. Chciała, żebyś szkody nam wyrówna, ale żebyśmy wycofali ze sądu. Ale myśmy nie zgodzili się na to.
więc prawdopodobnie dogadała się z kimś innym. Czyli wiecie, jeżeli ta pani przyznała była u was, się. To znaczy, że ona wie, na czyim no. polu te pszczoły żerowały. No. I no. U mnie była ze synem. Ona była, u mnie była ze synem i mówi, że mamy to wycofać. Ona szkody wszystkie wyrówna, nie? Ja mówię, pani, to już jest za późno, bo to już żeśmy poddali na policję, to wszystko już jest za późno, żeby to wycofywać wszystko, nie? No i odeszli, nie? Ale powiedzcie mi jeszcze tak minutkę o tych pszczołach, bo te pszczoły lotne, jeżeli one się wytruły, to znaczy, że co? One spadały, pszczoły. One i nie pszczoły tamte zdrowe, one nie wpuściły je do tego i wszystkie padały przed ulem. Ja rozumiem, ale na czym polega wasza strata, Olek? Nie było zbioru ze rzepaku. A no myśmy właśnie. Nie mieli z tego zbioru. Mało tego, myśmy musieli te pszczoły dokarmiać, bo one nie przyniosły nektaru. Tak. Nie przyniosły. I żeby reszta w ulu przeżyła, to trzeba było kupić cukier i je dokarmić. Ale mało tego. One przynoszą już szypyłek na odnóżach, które są karmione młode pszczoły. Rozumiem. Nam jest trudno sobie to wszystko wyobrazić, bo to są maleńkie owady i one po prostu żyją, no nie mogą, jeżeli na coś, co truje wejdą, to wtedy przyniosą na tych nóżkach jeszcze tą truciznę. Tak. I mało tego, powiedzieli nam, że może ktoś pryskał na działkach jakieś jabłonie. Nie, to tego, może to. I się okazało znowu, że Inspekcja Ochrony Roślin oszukała policję i oszukała sąd. Bo powiedziała, że dwie próbki były pobrane. A później przyjeżdżają. Dobra, ale my teraz żeśmy już przeskoczyli. Wy nie chcieliście iść na żadne ugody, bo wam chodzi o dobro przyrody i o nagłośnienie sprawy. W związku z tym sprawa trafiła do sądu. Wy założyliście sprawę w sądzie, tak? Tak. No ale i co? Jeszcze muszę zaznaczyć, że nie tylko nasze pszczoły zginęły, tak. Bo zginęły ćmiele, bąki, muchy, wszystkie owady zapylające, miliony owadów zapylających zginęło. I dlatego wy chcecie udowodnić, że poniesie karę każdy, kto w złym czasie robi opryski, tak? Tak. I który złymi tymi substancjami, tak? Ta substancja, co był opryskany rzepak, ona została wycofana, bo to jest bardzo silna trucizna. Mhm. Ona została w 2018 wycofana. Byliśmy w sklepie ochrony roślin. Jak zobaczył, że ta trucizna jest w pszczołach, to się za głowę złapał. Dobra, i ona nie działa dwa dni. Ona dwa tygodnie działa i przez to pszczoły ginęły nam przez cały tydzień. Dobra, i teraz wy poszliście do sądu. Sąd was wysłuchał. Bo prokuratura umorzyła śledztwo, tak? Tak. Dlatego wy, żeście sprawę skierowali do sądu. Tak. I sąd wydał wyrok, nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy. Tak. No i co? Panie Janie, może pan Jan? Olek? Olek, to on tam więcej tu. No? Sąd uzasadnił to, że w próbkach, w tych dwóch próbkach, był środek trujący, ten właśnie, co wytkryto w pszczołach. I nakazał ponowne rozpatrzenie. I mówił, że rzeczoznawca, który jest ochrony środowiska, tak. On może w ogóle pszczoły nie widział. No bo przecież jak on mógł się ustosunkować do tych trubek, jak on mówi, że on nie widzi w związku z wytruciem pszczół. Czyli pana zdaniem jest, źle był powołany biegły, bo biegły był może od dużych zwierząt, a nie był od owadów, tak. Prawda? I dlatego to się tak wydarzyło. Ale jeszcze mało o próbkach powiem. Inspekcja Ochrony Roślin oszukała sąd, tak jak powiedziałem, i oszukała policję, bo się okazało, że było 8 próbek pobranych pszczół, rzepaku. Przyjechali do mnie, nawet szukali mnie, bo mnie nie było w domu. Jeszcze powiedziała ta pani, 3 razy żeśmy tu u pana byli. Powiadamiamy pana, że było 8 próbek. Ja mówię, słuchajcie, jeżeli my nie jesteśmy stroną, to dlaczego mnie to powiadamiacie? Co jest grane tutaj? Dobra, no ale teraz na czym sprawa stanęła? Za chwilę mamy rok w maju i co? I się nic nie dzieje. I co wy chcecie teraz zrobić? Byliśmy przesłuchiwani po rozprawie sądowej przez policję. Policja
przesłuchuje nas i mówię: panie, było pobranych 8 prób. Co pan mi tu gada? 2 próbki były pobrane. I wziął, co skserował sobie, jest cicho. Dobra, ale teraz wy chcecie co? Ktoś ma taczy, ale wy chcecie, żeby sprawa ponownie na wokandę wróciła? Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. I żeby był pozwany inny rzeczoznawca. Jeżeli oni nie mogą znaleźć, Inspekcja Ochrony Roślin nie może znaleźć, my poznamy mu rzeczoznawcę. My mamy rzeczoznawcę biegły sądowy od wytrucia pszczół. Możemy podać im nazwisko i adres. Czyli wy chcecie, żeby był ukarany ten, który spowodował wytrucie waszych pszczół. Ale jeszcze, żeby był ukarany ten, co ma taczy w tej sprawie. Jeżeli było 8 próbek pobrane, czy to było komisyjnie pobrane, czy ktoś pojechał na rowerze. Dobra, i teraz wy tak, ponownie sprawa wróci do sądu, założycie ponowną sprawę, czy jak? No chyba do tego się powinien ustosunkować prokurator. I policja powinna sprawę oddać do sądu. No bo do ponownego rozpatrzenia sądu. Czyli wy chcecie jakby ich pobudzić do działań. Tak. Pobudzić do działań. No. No i to ale trzeba. No. Jeszcze jedno. No. Ta pani była u nas we wrześniu. Kiedy te próbki były pobrane? Bo we wrześniu to już jest rzepak, pijemy tak, z olcego oleju. Tak. Nie wiadomo, kiedy były te próbki. Czyli wy chcecie udowodnić, że cała procedura była przeprowadzona nie tak, jak nie trzeba. Tak. Ale nie, tu nie tak, jak trzeba. Tu było mataczenie, coś tu było nie w porządku. Było mataczenie, czyli wy chcecie udowodnić to, że wasze pszczoły były wytrute i że wy wiecie, kto to zatruł. I będziecie po prostu o tym głośno mówić i dlatego wasza wizyta tutaj w naszym studio, chcecie, żeby o sprawie usłyszała, no wszyscy usłyszeli, prawda? Tak, jeszcze powiem, pszczoła lata w obrębie 3 km, tam jest 30 pól uprawnych rzepaku, a to było pobrane z 8 tylko prób. Niby. Z pól, nie? A gdzie resztę? Dobra, i teraz powiedzcie mi tak. Takie jedno zdanie, że wy musicie, będziecie to tak długo drążyć, aż winni będą ukarani? Tak. Będziemy się odwoływać, nawet odwołamy się do Strasburga w tej sprawie. Musi być winny ukarany i musi być... Dlaczego pani, która się przyznała, że chce nam zrekompensować, przyznała się do tego, a tu się okazuje, że nie. Inspekcja Ochrony Roślin tłumaczy nam, że może to było na jakieś drzewa, może gdzieś, ale policja wyraźnie pisze, że był ten środek w rzepaku. Czyli proszę państwa, ktoś mataczy i tutaj panowie, zarówno pan Aleksander Graczyk, jak i Jan Kuźniacki chcą doprowadzić do końca, to znaczy udowodnić, że było zatrucie, żeby się ktoś przyznał. A jeżeli wygracie i jakąś karę zapłaci, to co zrobicie z tymi pieniędzmi? Proszę panią, my... No właśnie, to jest ciekawe. No może pan Jan powie? No to przekażemy albo na koło nasze, żeby tak, w razie czegoś komuś pszczoły zatruli, że jakieś coś wypadki były, żeby było z czego dać... Rekompensatę, tak. No. I chcecie... No. A Olek? Właśnie my już na policji powiedziałem, że my nie chcemy, bo my się już dogadali z tym. Już by te szkody sobie wzięli na siebie, ale żeby to było ukarane, bo tu się rozchodzi o miliony złotych. Tak. Jeżeli znajdzie się tym, co opryskał preparaty, nie tym, to nie dostanie z Agencji Rynku Rolnego dotacji przez 3 lata. I jeszcze będzie ukarany. To znaczy tak, sprawa wygląda tak, że jeżeli udowodni się, że właściciel tego pola pryskał nie tym, co trzeba i nie w tym samym czasie, to wtedy może stracić do tych morgów czy hektarów tak, dopłaty unijne, tak, nawet na 3 lata. Tak, ale przecież to jest udowodnione, bo jeżeli sąd mówi, że w próbkach rzepaku był ten środek i policja mówi, że był ten środek,
No to dlaczego Inspekcja Ochrony Roślin mówi, że nie było tego środka? No właśnie. Co jest, po tu jest grane? I z tym pytaniem zostawiamy tutaj tych, którzy oglądają rozmowę z panami. Wiemy, że panowie będą sprawę drążyć, że pojadą do samego Strasburga i tu nie chodzi o ich kieszenie, tylko chodzi o nasze zdrowie, o pszczoły i o przyrodę, tak najszerzej patrząc, prawda? Jeszcze chciałem dodać. Do mnie dzwonili z banku pszczół z Białegostoku i chcieli nam pomóc w tym wytruciu pszczół. Do niego dzwonili z Niemiec nawet. No, że co się tu dzieje? Właśnie, co się dzieje w Pleszewie? Tak. I z tym państwa zostawiamy. Ja dziękuję panom bardzo serdecznie. Naszymi gośćmi byli dwaj panowie pszczelarze poszkodowani w maju ubiegłego roku. Pan Aleksander Graczyk i pan Jan Kuźniacki.